Dzień dobry, witamy serdecznie. Licznik bije, Przemku, jesteśmy na żywo. Witam serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła dla Dyrektora. Dzisiaj bardzo ważny temat, wyniki, a jakość uczenia się w szkole, jakość uczenia się uczniów w szkole. Chciałam skrócić ten tytuł, on i tak jest dość krótki. Nazywam się Kasia Pijanowska i na co dzień spotykam się z Państwem w webinarach odpornościowych, ale dla nauczyciela. Dzisiaj na zaproszenie Przemka będę mogła poprowadzić początek przynajmniej tego webinarium, a potem to się okaże, ale Przemek jest tutaj razem ze mną, już się witał serdecznie. Są również nasze prelegentki, które za chwilę Przemek przedstawi i będziemy wspólnie rozmawiać. Widzę, że Państwo dołączają. Rozmawialiśmy przed połączeniem się na żywo, czy ze względu na różne decyzje szkolne i pandemiczne dzisiaj będzie duża frekwencja, ale widzę, że powoli Państwo się zbierają, co jest dobrą informacją. Witamy również wszystkich dyrektorów i dyrektorki, którzy są z nami na Facebooku. Rozpoczynamy od polecajek. Oczywiście proponujemy Państwu inspiracje, szkolenia i programy. Do programów rekrutujemy dopiero w czerwcu, więc jeszcze jest chwila na zastanowienie się, wybranie czegoś z naszej oferty. Co do inspiracji, jak zawsze zapraszamy na naszego bloga, blog.co.org.pl, gdzie można poczytać, pozwiedzać, pooglądać, zainspirować się do działania i obserwować nasz profil na Facebooku Fundacja CEO. Zapraszamy. Jest również osobny profil dla szkoły uczącej się, do niego również też zapraszamy. Zwykle są to inne treści niż na Fundacji CEO. Szkolenia, ważna sprawa. Jako dyrektorzy i dyrektorki, to Wy możecie podjąć decyzję wspólnie ze swoją radą pedagogiczną, na jakie szkolenie wysłać swoich nauczycieli. Ola na pewno wrzuci na czat link do warsztatów i oferty SUS dla rad pedagogicznych. Kolejne polecajki dotyczące naszych 6 obszarów. Przemku, jeśli możesz przerzucić slajd, będę Ci bardzo wdzięczna. Tak, działamy w 6 grupach programowych, w 6 obszarach. One tutaj różnym kolorem są zaznaczone na naszym slajdzie. Jesteśmy teraz najbardziej zanurzeni w fioletowy kolor, czyli w obszar Pomagaj się uczyć. Więcej oczywiście na naszej stronie co.org.pl. Dalsze polecajki dotyczące dzisiejszego naszego spotkania. Jeżeli Przemku możesz przerzucić znowu slajd, będę Ci bardzo wdzięczna. Państwo na pewno zdają sobie sprawę, że licznik lat działania Centrum Edukacji Obywatelskiej bije regularnie, 28 lat, rośnie nam, niedługo zbliżamy się do 30, do wieku średniego, myślę, to bardzo dobrze od naszej fundacji świadczy. Docieramy do ponad 40 tysięcy nauczycieli i prawie 10 tysięcy szkół z różnych stron Polski. Dzisiaj przedstawicielki różnych stron Polski, różnych szkół. Będziemy się widzieć z Wrocławiem i Warszawą. Jeśli Państwo mają ochotę podzielić się, z jakiego są miasta, to również do tego zapraszamy. Kolejne dwie bardzo ciekawe propozycje dla Państwa. O studiach podyplomowych liderów oświaty mówimy regularnie na tych spotkaniach, ale przypominamy, że w styczniu kończy się rekrutacja na studia podyplomowe. Serdecznie zapraszamy. Marta na pewno Państwa jeszcze zaprosi w trakcie swojego wystąpienia. Są ostatnie miejsca. Ola wrzuciła na czat link. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to w tym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, nie mylę daty, ale wydaje mi się, że w tym tygodniu będzie spotkanie informacyjne dla kandydatów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, ale niezdecydowany i nieprzekonany, serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym programie. Link jest na pewno na czacie. I ostatnie polecenie dzisiaj. Firma, z którą współpracujemy, która nas wspiera w działaniach odpornej szkoły, czyli firma PWC Polska, organizuje konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Bardzo interesujące, bo szkoła może wygrać 40 tysięcy złotych. Ale nic łatwo i nic za darmo, to znaczy uczniowie muszą zastanowić się nad tym, jak okres pandemii wpłynął na ich komunikację, działanie i uczenie się w szkole, zastanowić się i zaproponować, co by mogli zrobić dla swojej szkoły i dla swojej wspólnoty, jakie mają potrzeby i oczekiwania względem uczenia się, wykonać taki projekt. I taka propozycja zostanie dofinansowana właśnie 40 tysiącami złotych i dzięki temu uczniowie będą mogli taki projekt przeprowadzić. Wiem, że PWC Polska organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych. Ola na pewno wrzuciła link do tego spotkania na czacie. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, a wiem, że mamy tu również dyrektorów szkół ponadpodstawowych, sprawdzałam w rejestracji, są licea, technika, a nawet szkoły branżowe i nawet uczelnia wyższa. Więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, więcej informacji na stronie PWC/TechMinds. Myślę, że bardzo interesująca propozycja.
Może są uczniowie, którzy chcieliby technologicznie wykorzystać swój potencjał i zdobyć dla szkoły 40 tysięcy złotych. Oczywiście będą zaświadczenia z dzisiejszego spotkania i oczywiście zachęcamy Państwa bardzo do uczestnictwa w spotkaniu, aktywnym zadawaniu pytań na czacie. Nasze spotkanie będzie miało charakter dyskusji pomiędzy ekspertkami, które dzisiaj zaprosiliśmy, a Przemek, oddaję Ci już całe nasze webinarium w Twoje dobre ręce, przedstawisz nasze dzisiejsze prelegentki. Bardzo dziękuję i zapraszam do aktywności na czacie. Tak, witam serdecznie Państwa. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za wstęp, że pomogłaś starcowi z tymi wszystkimi informacjami. Mamy takie czasy, że właściwie trudno wskazać priorytety, którymi warto się na obecny czas zajmować. Rzeczywiście przed webinarem rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się nad tym, czy ktoś z Państwa przyjdzie i znajdzie czas w gorączce planowania z wczoraj na dzisiaj i na jutro zmian, które się znienacka pojawiły, choć część osób się ich spodziewała. No ale postanowiliśmy pozostać przy wcześniej zaplanowanym temacie związanym z takimi podsumowaniami półrocznymi dotyczącymi jakości pracy szkoły. I w naturalny sposób przyszło nam do głowy, że ważną rzeczą, o której warto porozmawiać, jest wnioskowanie o jakości uczenia się uczniów, o jakości pracy szkoły na podstawie danych, twardych danych, co do których nikt, kto je przeczyta, nie będzie miał wątpliwości. Taka jest właśnie uroda tych danych, ale dane kojarzą się często, kiedy się słyszy o danych w oświacie, tylko z ocenami szkolnymi wyrażonymi stopniem, bo to się daje łatwo policzyć, wyciągnąć średnią. My chcielibyśmy ten webinar poświęcić myśleniu o danych innego rodzaju, ale równie twardych, które mogą pomóc dyrektorowi, czy też dyrektorce, ale też nauczycielom i nauczycielkom wnioskować skutecznie i przekonująco dla słuchaczy o tym, czy ta praca nad edukacją i nad rozwojem uczniów jest skuteczna i dobra. Zaprosiliśmy osoby, które mają doświadczenie w kwestii przyglądania się takiego zorganizowanego jakości funkcjonowania edukacji w szkołach, własne doświadczenia z perspektywy dyrektora, tak jak Marta Hołub. Bardzo dziękuję za zgodę na uczestniczenie w webinarze. Dyrektorka jednej z dużych wrocławskich szkół podstawowych, publicznych, ale też współpracowniczka CEO, długoletni dyrektor konsultant w ramach studiów podyplomowych liderów oświaty, dlatego Kasia o tym wspominała, że pewnie Marta się jeszcze tym doświadczeniem podzieli, wydaje się ono wartościowe, ale też doradczyni w programie Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się i osoba, która koordynuje pomoc dla dyrektorów w programach CRS, który jest takim sztandarowym programem SUSA i CEO. Basia Dubiecka-Kruk, bardzo dziękuję za zgodę na przybycie i podzielenie się swoim doświadczeniem. Basiu jest ekspertem oświatowym, trenerką, coachem, osobą, a jednocześnie matematyczką. W związku z tym dane i analizowanie tych danych, wyciąganie wniosków jest dla niej chlebem powszednim. Ma doświadczenia z szeroko rozumianego pomiaru edukacyjnego, ale szeroko, to znaczy rozumianego nie jako pozyskiwanie wyrażonych liczbą ocen, które dostają uczniowie, ale gromadzenia informacji zwrotnych, skutecznych i efektywnych, które mogą pomóc się uczyć, a też wyciągania wniosków o jakości pracy szkoły. I Joanna Prokopowicz, bardzo dziękuję za przybycie. Nauczycielka matematyki, również nasza współpracowniczka, osoba aktywna w procesach, liderka w procesie całościowego rozwoju szkoły, tak jak powiedziałem, sztandarowego. Też matematyczka, a przez to osoba dobrze czująca się w pracy z danymi
Liczę na to, że Asia podzieli się nauczycielskimi doświadczeniami z takiego zorganizowanego pozyskiwania i wnioskowania na podstawie danych. Ale teraz chciałbym poprosić Kasię o dwa słowa wstępu do takiego merytorycznego pytania, po co właściwie te dane nam są. Kasię proszę dlatego, że wszyscy tutaj jesteśmy rodzicami, ale wszyscy oprócz Kasi jesteśmy jakby mocno zaangażowani w takie bezpośrednie funkcjonowanie szkół, a Kasia patrzy na to bardziej z perspektywy eksperta od kognitywistyki i właśnie matki, więc to spojrzenie rodzica na początek wydało nam się sensowne. Zapraszam, Kasiu. Po co nam właściwie dane? Po co one mogą być potrzebne tobie jako rodzicu? Gdybym powiedziała, że mi chodzi o rankingi i oceny, nie byłabym sobą. W ogóle nie chodzi mi jako rodzicowi o rankingi i oceny. W ogóle się tym nie kierowałam w wyborze szkoły dla mojej córki i ona jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Dla mnie zbieranie informacji o tym, jak funkcjonuje szkoła, dla mnie najważniejsze jest w kontekście, jak ja mogę pomóc mojemu dziecku, czy ja mogę mu pomóc, czy mogę go wesprzeć. Dla mnie ważne jest, na jakim etapie w procesie uczenia się jest moje dziecko. Jeśli mogę otrzymać taką informację od szkoły, od nauczyciela, w tym momencie od nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, jest to dla mnie bardzo cenne. Oczywiście ja staram się pytać moją córkę o tym, jak w tej szkole jest, w sensie jak ona sobie radzi, czego się uczy, jak jej idzie, w czym potrzebuje pomocy. Bardzo staram się, żeby ona była odpowiedzialna za swój proces uczenia się. Wdrażam to, nie wiem czy skutecznie, ale bardzo próbuję. Na pewno dla mnie jako rodzica jest to pewna niewiadoma, ponieważ moja córka w szkole jest sama. Ja do tej szkoły razem z nią nie chodzę. Mogę polegać tylko i wyłącznie na informacji od niej i od nauczyciela. Dlatego to jest perspektywa rodzica. Myślę, że wielu rodziców, szczególnie w długiej, 8-letniej szkole podstawowej, chciałoby coś więcej wiedzieć, co w tej szkole się dzieje, jeśli chodzi o proces edukacyjny. To tyle ode mnie, Przemku. Kasiu, a konkretność tych danych albo ich taka jakby czytelność i zrozumiałość ma znaczenie? Olbrzymie. Kiedy moja córka przychodzi i mówi, że dostała 6 ze sprawdzianu z angielskiego, nie mówi mi to nic, ponieważ wiem, że trenujemy razem, powtarzamy, wdrażamy system przywoływania w domu i idzie jej różnie, idzie jej czasami bardzo ciężko, a ocena jest tylko jakimś symbolem, który dla mnie jest mało czytelny. Jeśli dostaję od nauczyciela informację zwrotną, z czym ona ma problem, nad czym powinna popracować, gdzie są strefy jej rozwoju, albo na przykład to, że niechętnie sama decyduje się na odpowiedź na języku angielskim, nie zgłasza się do lekcji, ma obawy, czy mówi dobrze, to dla mnie to jest bardzo ważna informacja zwrotna. Taką otrzymuję od nauczycielki języka angielskiego. Wystarczy krótka wiadomość w Librusie, to już jest dla mnie jakaś informacja. Okej. Okay. Czy jak nie trudno się było spodziewać, rodzice lubią wiedzieć dokładnie, co się z ich dziećmi dzieje. No właśnie, a jak na to patrzy na wątek, po co właściwie nam dane? Takie zgeneralizowane, wstępne pytanie. Po co je gromadzić? Basiu, z perspektywy trenera, coacha, osoby, która pomaga szkołom takie dane gromadzić i porządkować. To zacznę, witam Państwa bardzo serdecznie. Poproszę Cię, Przemko, o przełączenie kolejnego slajdu i drodzy Państwo, gromadzenie danych i pytanie, odpowiedź na po co nam dane, zacznę od przywołania pojęć, które bardzo mocno związane są właśnie z tym gromadzeniem danych. I myślę, że część z Państwa, widząc pytanie, pomyślała sobie, w jakich sytuacjach najczęściej rozumiemy, że takie dane zbieramy. I takimi pojęciami związanymi z tym niewątpliwie jest diagnoza edukacyjna. I teraz, jeżeli popatrzymy na definicję, czym jest diagnoza edukacyjna, rozumiana jako uściślone rozpoznawanie warunków przebiegu i wyniku uczenia się, to już mamy jedną z odpowiedzi, po co nam dane, po to, by rozpoznać te warunki, przebieg i wynik uczenia się. Jeżeli popatrzymy na drugie pojęcie, czyli na ewaluację, rozumianą jako zbieranie informacji o warunkach przebiegu i wyników działania edukacyjnego w celu dokonania oceny jej wartości i uzasadnienia dotyczących go decyzji,
to widzimy to w odpowiedzi na po co nam te dane, możemy stwierdzić, że właśnie te dane mają nam pomóc w rzetelnej ocenie wartości działań edukacyjnych, uzasadnieniu pewnych decyzji związanych z tymi działaniami. I jakie to mogą być decyzje? Mogą być to decyzje metodyczne, decyzje organizacyjne, kadrowe i finansowe. Tu tylko nadmieniam, że ewaluacja jest szerszym oczywiście pojęciem niż diagnoza edukacyjna, chociażby właśnie ze względu na źródło informacji, na zakres tych danych, to jest troszeczkę szersze pojęcie. Kolejnym pojęciem, które bardzo mocno związane jest ze zbieraniem danych w edukacji, w procesie edukacyjnym i które bardzo często będziemy kojarzyć, bo chociażby Kasia już wcześniej mówiąc, wspomniała o czymś takim jak ocenianie. I tu Przemku poproszę Cię, byś przełączył na następny slajd. Oj, co tamy? Za daleko. Za daleko, tak. Ocenianie osiągnięć szkolnych. Przepięknie, dziękuję. I tutaj nie będę, nie przywoływałam definicji, bo my dobrze wiemy, dyrektorzy, nauczyciele, czym jest ocenianie. Natomiast chciałam Państwu zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniło się podejście. Cytat, fragment, który znalazł się w publikacji profesora Niemierki, dobrze znanego nam z publikacji Ocenianie szkolne, który po kilkunastu latach od pierwszej publikacji stwierdza, drodzy Państwo, jak bardzo zmieniło się podejście do oceniania szkolnego. Bo zobaczcie, przedtem bardzo mocno to ocenianie akcentowało, w jakim stopniu opanowane są czynności przewidziane programem kształcenia. W tym momencie, gdy mamy już olbrzymi dorobek psychologii poznawczej, akcent oceniania został ustawiony gdzieś indziej. Chodzi o to, by ocenianie pomagało we wspomaganiu ucznia pracy nad jego rozwojem, nad rozwojem jego uzdolnień i zainteresowań. Wszystko to ma wpisywać się w misję edukacji XXI wieku. Czyli ocenianie szkolne, ale ocenianie osiągnięć szkolnych w takim zupełnie innym rozumieniu, jak było można rozumieć w takim potocznym patrzeniu, przypisywaniu stopnia szkolnego i sprawdzaniu, czy uczeń opanował przewidziane w podstawie programowej punkty. I tutaj przed nauczycielem, drodzy Państwo, stoją wyzwania. Nauczyciel w ocenianiu szkolnym, w takim podejściu nowoczesnym, powinien wytyczać uczniom drogi rozwoju. Więc na pytanie, po co te dane? Po to, by one były drogowskazem dla nauczyciela, jeszcze bardziej dla ucznia, jak należy się, w jakim kierunku powinien się rozwijać. Dodatkowo warto pamiętać o takiej motywacyjnym charakterze, motywacyjnej funkcji oceny. Wobec tego te dane również pomagają, wspierają motywację, szczególnie tę motywację wewnętrzną. Jeżeli wzmocnimy, jeżeli dostrzeżemy na podstawie pozyskanych danych, co jest ucznia mocną stroną, co jest jego siłą, to nic innego się nie zadzieje, jak budowanie poczucia wartości ucznia. Bardzo ważna rzecz. I już na zakończenie chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że oceniając osiągnięcia uczniów, nauczyciel jednocześnie ocenia swoją pracę. I tu nie chodzi mi o to, by wytykać błędy swoje, czy wskazywać swoje niedociągnięcia swoje lub swoich kolegów, ale chodzi o takie refleksyjne podejście, o taką autoewaluację, czyli ocenianie, pozyskiwanie danych daje możliwość określania, co jest dobrze, a co poprawić. Czyli po co nam dane? Po to, żeby zapewnić mądry
i właściwy rozwój zarówno ucznia, jak i rozwój zawodowy nauczyciela. Dziękuję Ci, Basiu. Bardzo dla mnie ważne w tej wypowiedzi było nakreślenie takiego słownika. On pewnie jest znany nam wszystkim, ale z drugiej strony przypomnienie tych definicji trochę pokazuje, że opozycja między pomiarem dydaktycznym, diagnozą edukacyjną, a takim, powiedziałbym, nowoczesnym ocenianiem w postaci udzielania informacji zwrotnych, to ta opozycja jest trochę fałszywa, że nowoczesny dorobek pomiaru jest dorobkiem nienastawionym znowu na wystawianie oceny w formie stopnia, cyfry, tylko właśnie nastawionym tak samo jak wszystkie nowoczesne formaty, takie jak ocenianie kształtujące, na dostarczanie wartościowej informacji zwrotnej uczniom, no i też, tak jak powiedziałaś na końcu, nauczycielom. To jest ten akcent, o który bardzo chcę zapytać, bardzo chcę podkreślić. Ja tylko jeszcze, Przemku, chciałam zwrócić uwagę, że po prostu pomiar dydaktyczny odrobił lekcję. Przez ta przestrzeń no tak. tych lat widać ogromną zmianę, na co starałam się zwrócić uwagę. No tak, bo przypomniałaś też profesora Niemierkę, który kiedyś, wtedy kiedy pomiar był wprowadzany, był taką postacią na pół legendarną, a na pół rzeczywistą, traktowany jako taki święty oceniania. I rozumiem, że on też, jego dorobek też się zmienia i on wciąż zastanawiał się nad skutkami i skutecznością tych działań. No właśnie, ale mamy nauczycielkę czynną, która na dodatek też pracuje z innymi nauczycielami u siebie w szkole, Asię. Asiu, po co tobie dane? Tak, dzień dobry, witam Państwa. Nawiązując do tego, co mówiła Basia, to jest szalenie istotny punkt nauczania, tak? Dla nas nauczycieli szalenie ważne jest zbieranie informacji, uzyskiwanie danych od uczniów. Po co? No, żeby lepiej ich nauczać, tak? Bardzo ważne w nauczaniu, myślę, że zgodzi się ze mną każdy nauczyciel, jest tutaj utrzymanie dobrych relacji z uczniami. A żeby utrzymać tą dobrą relację już z uczniami, musimy mieć od nich jakąś informację zwrotną. Co im się podoba, z czego są zadowoleni, jak lubią się uczyć, jakie aktywności możemy dopasować do nich, tak żeby ta nauka była dla nich efektywna. Zwłaszcza w nauczaniu 1-3, gdzie przychodzą dzieci, które niektóre są wzrokowcami, niektóre są słuchowcami, kinestetykami. Właściwie każdy dobór aktywności powinien być tak dostosowany, aby to dziecko wyciągnęło jak najwięcej z tych lekcji. Może ja powiem, jak to wyglądało troszeczkę u nas w szkole. My tutaj, nawiązując do tego ostatniego punktu, wybór tematów poruszanych na godzinie wychowawczej. No teraz w związku z pandemią sytuacja dzieci jest różna i my zrobiliśmy w szkole taką ankietę anonimową dla uczniów, dzięki której wiedzieliśmy, w jakim stanie psychicznym są nasze dzieci i tak naprawdę czego od nas oczekują. Ja tu zrobiłam sobie taką ściągawkę i tematy, które ich interesowały, dla niektórych wystarczyły zwykłe rozmowy. Ale pojawiły się tematy depresji, pojawiły się tematy, jak radzić sobie ze stresem, pojawiły się tematy uzależnienie od telefonu, komputera, tak? Część uczniów zwróciła uwagę, że klasa już nie jest tak zintegrowana, jak była wcześniej. Więc to są takie tematy, na które my mamy gdzieś miejsce, tak? Bo prowadząc też lekcje wychowawcze, mamy miejsce na taki temat za jakiś tam czas, natomiast taka informacja bezpośrednio od ucznia daje nam możliwość poruszenia tego tematu na tu i teraz, tak? Oni czują taką potrzebę, więc my automatycznie wychodzimy im naprzeciw. Jednym z takich pytań było u nas, czy chodzenie do szkoły wywołuje u was stres? I okazało się, że wśród uczniów klas 1-6, no oni się nie stresowali, lekcje były fajne, wszystko było super, o tyle w klasach 7-8 okazało się, że tak. No i zaczęliśmy się zastanawiać, czym to jest spowodowane. No i popatrzyliśmy na siatkę zajęć tych uczniów. Oni byli po prostu, są przeładowani materiałem, przeładowani godzinami w szkole.
I ustaliliśmy z nauczycielami, że te przedmioty, które są na przykład dwa razy w tygodniu, czyli w poniedziałki i w środę, to uczniowie są sprawdzani, mają sprawdzaną wiedzę tylko na pierwszych lekcjach w tygodniu, czyli na przykład tylko w poniedziałki, więc już mieli tę możliwość odpoczynku po tych lekcjach, tak? Możliwość wyciszenia się i nie mieli tego stresu, że za chwilę znowu przyjdzie środa, a ja tutaj jeszcze nic nie umiem i muszę się uczyć. Także dla nas z punktu widzenia nauczyciela informacja zwrotna od ucznia, czyli zbieranie takich danych jest szalenie ważne. Po co? Po to, żeby lepiej nauczać. Dziękuję, Asiu. No i ta perspektywa, która ze względu na nas tutaj zgromadzonych pewnie może być najważniejsza. Marto, jak z perspektywy dyrektora wygląda gromadzenie, pozyskiwanie danych? Do czego one są Ci potrzebne? Witam Państwa raz jeszcze. Ja chcę właśnie Państwu powiedzieć i pokazać z mojej praktyki dyrektorskiej, jak zbieram informacje dotyczące mojej szkoły, różnych wycinków, bo ja, tak jak Basia powiedziała, właśnie zbieram te informacje po to, żeby rozpoznać niektóre rzeczy, czasami żeby utwierdzić się w takim moim myśleniu, które być może z perspektywy dyrektorskiej jest inne, inny ogląd mam niż nauczyciele, więc utwierdzam się, że dobrze myślę, a czasami robię mini badania po to, żeby uzasadnić działania szkoły w niektórych obszarach. Chcę właśnie Państwu powiedzieć konkretnie, jak tutaj to robię. I takim mini badaniem były zeszyty uczniowskie. To była nasz początek drogi z OK-em i miałam takie wrażenie, że podejrzenie w swojej szkole, że jednak nie ma jakiegoś dialogu pomiędzy nauczycielami i uczniami i nie ma tego dialogu w zeszytach uczniowskich. Poprosiłam nauczycieli o to, aby policzyli, ile w zeszytach swoich uczniów jest znaków nauczycielskich, rozmaicie pojmowanych znaków. I nauczyciele wybierali sobie 3 zeszyty swoich uczniów i liczyli tam, ile jest stopni, ile jest na przykład jakichś rozmaitych podpisów, a ile jest informacji zwrotnej. Opracowaliśmy te wyniki, zebraliśmy je i okazało się, że no, rzeczywiście zeszyt jest zeszytem uczniowskim bez ingerencji nauczyciela, jest bardzo mało informacji zwrotnej. Jedyne, czego było dużo, to właśnie takie informacji, że jakaś strona została sprawdzona, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. No ale to był taki impuls do działania, bo myślę, że nauczyciele też nie sądzili, że tego jest tak mało i po tym doświadczeniu podjęliśmy jako Rada Pedagogiczna, podjęliśmy decyzję, że jeśli zadajemy na przykład zadanie domowe i ono jest w zeszycie, no to w jakiś sposób sprawdzamy to zadanie domowe. A konsekwencją właśnie tego mini badania jest to, że kilku moich nauczycieli do dzisiaj prowadzi OK zeszyty, z czego jestem bardzo zadowolona. Ja pytałam też wybranych uczniów w mojej szkole, co ważnego jest dla mnie jako dyrektora i to badanie akurat zostałam tym zainspirowana na studiach podyplomowych liderów oświaty. No więc sprawdziłam, co jest ważne, co według uczniów jest ważne dla mnie dyrektora szkoły. No i wylał się kubeł zimnej wody, bo okazało się, że uczniowie postrzegają tego dyrektora, który dba głównie o ich bezpieczeństwo. To jest prawda, ale oczekiwałam chyba innych odpowiedzi, więc taki miałam wgląd w samą siebie i tutaj też dokonałam zmiany, jeśli chodzi o swoje działanie na rzecz uczniów w szkole. Myślę, że innym badaniem, które i Państwo pewnie przeprowadzaliście i też służyło zmianom w szkole, było chociażby spytanie uczniów, co im pomaga, a co przeszkadza w pracy zdalnej. I tutaj akurat wykorzystałam ankietę elektroniczną i myślę, że tak jak i w mojej szkole, tak i w Państwa szkołach też podjęliście rozmaite decyzje. Wyniki tej ankiety i pytań i tego mini badania skierowanego do ucznia pokazały też nam, jak dużo zadajemy i jak bardzo jest to uciążliwe dla naszych podopiecznych. Bardzo istotne i tutaj Asia mówiła o tym, jak postępowaliście w swojej szkole przy powrocie uczniów do szkoły, jak pytaliście o rozmaite rzeczy związane z wychowaniem. W mojej szkole też przy okazji ewaluacji wewnętrznej zrobiliśmy to i ten głos uczniów jest bardzo ważny. Tu Asiu, ty mówiłaś, że właśnie te tematy podane przez uczniów pozwoliły zmodyfikować tematy godzin wychowawczych. U mnie okazało się, że uczniowie jednak mają bardzo
mały wpływ na na tematykę godzin wychowawczych, a chcą rozmawiać i o homofobii, i o inności kulturowej, i o stosunku do osób z niepełnosprawnością. I podjęliśmy decyzję, że rzeczywiście od tego roku szkolnego uczniowie mają, zwłaszcza starszych klas, mają zdecydowanie większy wpływ na to, jakie tematy będą poruszane na godzinie wychowawczej. Ale dla mnie jako dyrektora ten głos uczniów jest również bardzo ważny z tego względu, że uzasadnia pewne działania szkoły, nawet przed organem nadzoru, czy tłumaczy pewne działania rodzicom. Głos uczniów, też jako ciekawostka, to uczniowie chcą mieć więcej miejsc wypoczynku w szkole i pewnie dlatego też, że ci starsi przebywają w szkole bardzo długo i tu też, to też taki argument był dla mojej rady rodziców, która posłuchała tego głosu i wsparła nas finansowo właśnie w tworzeniu tych miejsc wypoczynku dla szkoły. Czyli kolejny argument do zbierania rozmaitych rzeczy, do zbierania danych twardych tak naprawdę, pozwala na rozwijanie się szkoły. Ja też sprawdzam i pytam i ankietuję i rozmawiam bardzo często z nauczycielami i też zadaję im rozmaite pytania, podsumowując i pracę szkoły, ale od nich też zbieram informacje, która też pozwala modyfikować pracę szkoły w kolejnych miesiącach. I tutaj chcę powiedzieć o dwóch takich sposobach badania. Pierwszy sposób to w postaci dwóch gwiazd i jednego życzenia. Wymień dwie rzeczy, które sprawdziły się w naszej szkole lub sprawdzają się w naszej szkole i podaj jedno życzenie, co byś zmienił, co dla ciebie jest ważne. I tu muszę Państwu powiedzieć, że warto pytać o to, co jest zasobem szkoły, o to, co się już udaje, bo musimy bazować na tych zasobach, a dopiero potem pytać o to, co utyskuje, też żeby tutaj troszeczkę nie dostać obuchem w głowę, że same tutaj będą głosy krytyczne, a nauczyciele bardzo mocno dostrzegają na przykład dobrą atmosferę. U mnie nauczyciele dostrzegli i podkreślili to, że zdecydowaliśmy się na to, że nie ma dzwonków, że były rady zdalne, ale też mieli tutaj swoje uwagi dotyczące tego, jak mamy dalej na przykład pracować z rodzicami. I ostatnia ankieta, pozyskiwałam informacje dotyczące sensu pracy nauczycieli w związku też z tą sytuacją, która jest teraz, obniżoną motywacją, z tym, że no rzeczywiście jest problem. I spytałam swoich nauczycieli, czy czują jeszcze sens pracy w szkole. Obawiałam się negatywnych odpowiedzi, natomiast uzyskałam takie odpowiedzi, że nie utracili tego sensu, że ta praca rzeczywiście jest inna, ale jednak mają takie poczucie, że jest bardzo dużo nowych obowiązków, ale też czują ode mnie wsparcie. I ta ankieta, ja ją wykonywałam w grudniu, ona jest taką podstawą teraz, żeby rozmawiać z nauczycielami, co my możemy wspólnie zrobić na terenie szkoły, żeby nam wszystkim, i mnie, i nauczycielom pracowało się lepiej. Dzięki. Dzięki, Marto, za tę listę dobrych praktyk, znaczy jak rozumiem dobrych, bo ci się sprawdzają. Wyobrażam sobie, że Państwo też mają takie swoje listy, po to, żeby się takimi pomysłami wymieniać. Zapraszamy na seminarium, które będzie za tydzień. Niemniej rzeczywiście niektóre z nich wyglądają na takie paradoksalnie ciekawe. Jak oczywiście zwróciłem uwagę na to pytanie, co jest ważne dla mojego dyrektora, bo wydaje się, nie przyszło mi to nigdy do głowy, a jest to wyjątkowo diagnostyczne, żeby zobaczyć, jak inne osoby postrzegają moje priorytety. I to rzeczywiście, a obraz tych priorytetów pewnie może być ważny. Ja w tym wątku po co dane, to dorzuciłbym tylko od siebie tak może trochę półgłosem taką informację, że jeśli Państwo będą pod rządami zmienionej ustawy planowali na kilka miesięcy wcześniej i dyskutowali z organem nadzorującym na temat na przykład zajęć dodatkowych w szkole, to pewnie ważnym argumentem w tej rozmowie albo w tłumaczeniu, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, bo takie pytania mogą się ze strony organu nadzorującego pojawić. Najlepszym źródłem argumentów są właśnie dane rozmaite, które nie są subiektywną oceną rzeczywistości, tylko rozpoznaniem tego na przykład, czego uczniowie chcą, albo czego potrzebują, albo jakie zjawiska w szkole się pojawiają. To tylko tyle ode mnie, ale nie mogłem się oprzeć, żeby tego zdania nie wypowiedzieć. Przechodzimy do następnego wątku, bo
pokazywały nam się tutaj już przykłady takich działań, ale chcielibyśmy, żeby ukonkretnić rozmowę, skoncentrować się na kilku nieco szerzej opisanych działaniach diagnostycznych, badawczych, które prowadzą do gromadzenia danych. I chciałbym poprosić znów Basię o pierwszą wypowiedź, taką ekspercką, bo być może uda Ci się dostarczyć nam wspólnego języka do opisu tych narzędzi. Zapraszam, Basiu. Melduję gotowość, a Ciebie proszę o przełączenie slajdu. Tak jest. Drodzy Państwo, skoro mówimy o sposobach gromadzenia, to wstęp teoretyczny, narzędzia diagnozowania. Są to zbiory zadań, pytań lub kategorii spostrzeżeń przeznaczone do uzyskiwania informacji o właściwościach badanych. I jakie to narzędzia mamy? I to nam zdradzi następny slajd, ale za szybko. O, dziękuję. Rodzaje narzędzi pomiaru. Mili Państwo, jeżeli myślimy o mierzeniu, to gdybyśmy nie widzieli slajdu Marty, który zawierał pewne przykłady, to pierwsze skojarzenia byłby test, popularnie rozumiany jako diagnoza, test osiągnięć uczniów. Natomiast należy sobie uświadomić, że tych narzędzi pomiaru mamy jednak sporo. I tutaj szybciutko przywołam dobrze znane nam narzędzia. Pierwsze to arkusz obserwacji, czyli narzędzie służące do obserwowania zachowań. Skala postaw, taka skala, która, takie narzędzie, które pozwala zmierzyć pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do pewnego obiektu. Mamy też test socjometryczny, który pozwala nam badać związki między jednostkami w grupie nieformalnej. Mamy różnego rodzaju kwestionariusze. Mogą być to kwestionariusze służące do wywiadu bądź kwestionariusze służące do ankiety. Mamy skalę opisową, czyli takie narzędzie, które służy do szacowania jakości zaobserwowanych przedmiotów, wydarzeń i ludzkich zachowań. No i mamy dobrze znany nam test osiągnięć, rozumiany jako zbiór zadań mierzących opanowanie określonych czynności. I drodzy Państwo, mamy paletę różnych możliwości i teraz ważne jest, by w zależności od tego, co chcemy zbadać, w zależności od tego, po co nam są te dane, które chcemy pozyskać, należy pamiętać, że należy zadbać o to, by dobrać odpowiednie narzędzie. Czyli po pierwsze dobieramy odpowiednie narzędzie, mając świadomość różnego rodzaju możliwości. Ale też jest druga strona medalu, bo przecież mamy różne preferencje. Więc z jednej strony narzędzia, a z drugiej strony to, jak, w czym się dobrze czujemy. I tutaj chciałam Państwu pokazać na następnym slajdzie. Mamy wyróżnione cztery, będę pokazywać je po kolei. Najpierw pierwszą, cztery postawy nauczyciela oceniającego osiągnięcia uczniów. I mili Państwo, okazuje się, że mamy cztery takie postawy. Pierwsza z nich to postawa osoby nazwanej proceduralista, czyli takiej osoby, która ma skłonność do używania sprawdzonych schematów. To będzie taki nauczyciel, który lubi rejestrować zmiany, gromadzi jak najwięcej ścisłych danych, chętnie korzysta ze sprawdzianów, testów gotowych, dba bardzo mocno o logikę wnioskowania, stosuje różne statystyki, chętnie je prezentuje i przy ocenianiu wystrzega się emocji. Ciekawe, czy Państwo już teraz widzicie wśród swoich nauczycieli właśnie ten typ nauczyciela oceniającego osiągnięcia uczniów. Nie jest to jedyny typ. Drugi to teoretyk. Teoretyk to będzie ten nauczyciel, który jest świadomy niepewności szacowania osiągnięć pojedynczych uczniów. Dokładnie rozważa za i przeciw każdej oceny, chce dotrzeć bardzo skrupulatnie do przyczyn zachowania uczniów, bardzo lubi skupiać się na takich nietypowych osiągnięciach
uczniów, chce dostrzec pewnie prawidłowości uczenia się, kształcenia i to będzie taka osoba, która odwleka decyzję o ocenianiu konkretnego przypadku i również w związku z tymi swoimi wątpliwościami studiuje literaturę na temat oceniania. Czyli to mamy drugi przykład, ale nie ostatni. Trzeci to nauczyciel nazwany jako ryzykant. To ten typ, który lubi takie śmiałe podejście do oceniania osiągnięć uczniów. Potrafi szybko podejmować decyzje o ocenie, cechuje go energia, pomysłowość w ocenianiu. To będzie ten typ, który będzie szukał różnych narzędzi, bo ocenianie osiągnięć uczniów lubi, nie boi się go. Chętnie podejmuje decyzje związane z ocenieniem, ma łatwość w argumentowaniu swoich rozstrzygnięć. Czwarty typ to intuicjonista. I to jest ten typ, który wskazuje wrażliwość na emocje przejawiane przez uczniów. Mocno przeżywa każde ocenianie uczniów, bo wie, co za tym stoi. Zaufanie uczniów jest dla niego kluczowe. Intuicja podpowiada mu decyzję o ocenianiu. Ta intuicja jest tutaj dla niego bardzo, bardzo ważna. Natomiast jest to ten typ, który rzadko myli się w ocenianiu charakteru ucznia. I teraz zagadka dla Państwa. Jak Państwo myślicie, który typ będzie miał skłonność do przewodzenia zespołem oceniającym? Napiszcie na czacie, jeśli mogę Państwa prosić, a ja zapytam może moje koleżanki. Marto, Joasiu, Kasiu, jak sądzicie, który to typ? Pani Elżbieta pisze ryzykanta. O, trzeci, tak? Tak, ryzykant. Ryzykant. Też tak myślę, że ryzykant. Słuchajcie, a okazuje się, jak literatura pokazuje, że to czwarty typ będzie ma skłonność do prowadzenia zespołów oceniających. Ten czwarty typ, być może to wynika, próbowałam sobie zastanowić się dlaczego, być może to wynika z tej troski o ucznia, mocno przeżywa, więc żeby zadbać, to lepiej być na samej górze. Warto, drodzy Państwo, popatrzeć na ocenianie również z takiej perspektywy, że są narzędzia, różne narzędzia, ale również są różne postawy, różne osobowości. I to nie jest tak, że któreś są złe, któreś są dobre. Każdy ma różne talenty. Ważne jest, by sobie uświadomić, by zastanowić się, jakie są mocne strony, jakie słabe, jak wykorzystać potencjał mocnych, jak zminimalizować słabych i jakie najlepsze opcje tutaj, jeśli chodzi o sposoby oceniania, gromadzenia informacji, jak tutaj wykorzystać ten swój potencjał. I to jeśli chodzi o typy, pozostawiam z Państwa z refleksją. Natomiast jeżeli chcielibyśmy jeszcze pamiętać o tym, i to pokazała też Marta, że mamy różne narzędzia, formalnie opisane, tak jak pokazałam na poprzednich slajdach. Ale zdarzają się również takie sytuacje, i tutaj podzielę się swoim przykładem, że czasami to zbieranie danych odbywa się zupełnie przypadkiem. Jako moderator Design Thinking brałam udział kiedyś, prowadziłam zajęcia dla uczniów pewnego liceum i wyobraźcie sobie Państwo, na etapie pierwszym design thinking jest tworzenie person. Ponieważ to były zajęcia w cyklu całodziennym, nie było czasu, by uczniowie zbierali, pozyskiwali na przykład wywiady, ale sami tworzyli te persony. I co się okazało? Celem tego projektu było wypracowanie strategii marketingowej szkoły i uczniowie mieli stworzyć różne persony, między innymi personę rodzica, personę ucznia. I efektem tej pracy na tym pierwszym etapie design thinking była lista tego, w jaki sposób uczniowie postrzegają typowego ucznia, rodzica, postrzegają ucznia, mnóstwo informacji pozyskali nauczyciele, pozyskała dyrekcja na podstawie tego ćwiczenia. Więc czasami zupełnie nieprzypadkowo również zdarza się gromadzić informacje. Bardzo się cieszę z tego, co powiedziałaś, Basiu, o takim niewartościowaniu tych typów,
bo rzeczywiście wydaje się, że różne typologie mogą prowadzić do myśli, że któryś z nich jest lepszy, któryś gorszy, a to bardziej chyba jest tak, że każdy z tych typów ma swój potencjał, który może być pożyteczny na przykład przy grupowej pracy nauczycieli nad różnymi wątkami, na przykład związanymi ze zmianami w szkole. I mnie z kolei przyszło do głowy takie pytanie, który z tych nauczycieli na przykład może być takim liderem zmian, jeśli chodzi o ocenianie, w tych szkołach, które do takiej zmiany chcą doprowadzić. Zmiany polegającej na przykład na przekraczaniu tych nawyków wystawiania ocen szkolnych wyrażonych za pomocą stopnia na rzecz pełniejszej informacji zwrotnej płynącej z rzetelnego pomiaru. Więc to dla mnie jest jakaś ciekawa refleksja, ale zależy mi też na przykładach konkretnych takich działań badawczych, sprawdzających. Może ciebie, Marta, poproszę, bo wiem, że stosujesz różne techniki, które są trochę z dorobku SPLO, ale też stosowane są w różnych innych zestawach praktyk dotyczących pozyskiwania rzeczowych informacji. Zgadza się i wynikają też trochę z mojej współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które bardzo mnie inspiruje, bo ja chcę teraz powiedzieć o spacerze edukacyjnym, który praktykujemy w szkole i słuchając Asi tak sobie pomyślałam, że ponieważ to jest współdziałanie nauczycieli i praca również w zespołach, że gdyby był taki zespół, który będzie i proceduralista, i ryzykant, i teoretyk, i intuicjonist, nie potrafię wypowiedzieć, przepraszam, to co by było? Intuicjonista, dokładnie, dziękuję. To ciekawe, czy taki zespół miałby lepsze może patrzenie na wyniki, które pozyskał. Ja w swojej szkole praktykuję od kilku lat, niestety z przerwą na pandemię, bo tutaj zaniechaliśmy tego działania ze względu na bezpieczeństwo, ale praktykuję spacer edukacyjny, czyli taki sposób pomiaru, bo myślę, że to jest jakiś pomiar, który pokazuje nam wzorce uczenia w szkole. Spacer edukacyjny, mam nadzieję, że tutaj, ponieważ odzywali się i absolwenci SPLO i osoby, które też są związane z CEO, że znacie ten sposób gromadzenia danych. Jest to taki sposób, w którym wyznaczamy sobie wskaźniki obserwacji, zastanawiamy się, co chcemy obserwować, potem wyznaczamy zespoły obserwacyjne, najczęściej trzyosobowe, i te zespoły spacerują po szkole, spacerują po rozmaitych lekcjach, oglądają fragmenty lekcji, albo początek, albo środek, albo koniec, aczkolwiek można oglądać również całą lekcję, i wyciągają dane, przede wszystkim dane ilościowe. W spacerze edukacyjnym ważne jest, żeby obserwować jak najwięcej kawałków lekcji, po to, żeby rzeczywiście wyciągnąć wnioski co do tego wzorca, czyli powiedzieć, jak jest. I spacer edukacyjny, po pierwsze, zbieramy wzorzec, ustalamy wzorzec, ale również doskonalimy własny warsztat pracy. Bardzo cenne doświadczenie, jeśli chodzi o młodych nauczycieli, którzy mają szansę podejrzeć swoich kolegów w stosunkowo dużej ilości tych lekcji. Ale też jest to takie doświadczenie, które pomaga nam wszystkim w gronie pedagogicznym rozmawiać wspólnym językiem o praktyce nauczania. Jest to tak naprawdę koleżeńska obserwacja pracy uczniów, bo to w odróżnieniu do spaceru dyrektorskiego raczej dyrektor w tym nie bierze udziału. I w wyniku tego spaceru nauczyciele i obserwatorzy wypracowują rozwiązania pojawiających się trudności i pracują nad ulepszeniem nauczania. Tyle takich ogólników. Poproszę o kolejny slajd, na którym chyba dokładniej opowiem, jak to wyglądało, jaki wniosek podjęliśmy. Stwierdziliśmy, że chcemy obserwować, ponieważ wdrażaliśmy ocenienie kształtujące, że chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście w naszej szkole to, co się wydaje nam prawdą i to, co wdrażamy, jest na lekcjach. Czyli nauczyciel ustala cel lekcji z uczniami, sprawdza, czy cel jest zrozumiały, uczniowie pracują w parach i uczniowie pracują w grupach. To są tylko cztery wskaźniki, ich było więcej. I po tych obserwacjach grupy obserwatorów co zaobserwowały? I popatrzcie Państwo, język faktów, tylko i wyłącznie faktów. Zaobserwowaliśmy, że nauczyciel ustala cel w 25 klasach. Uczniowie formują cel na 7 lekcjach, pracują w parach na 24, a w grupach na 17, czyli mamy tylko i wyłącznie
te dane, które zaobserwowaliśmy, żadnych opinii na temat tych lekcji, żadnych danych innych. I na podstawie analizy faktów już w grupie tych osób, które obserwowały, ale również pozostałych wybranych nauczycieli prowadzących zajęcia, chociaż akurat w tym spacerze brali udział wszyscy jako w podwójnej roli, wskazaliśmy sobie obszar do dalszej pracy, czyli cel powinien być tak sformułowany, aby uczeń wiedział, po co uczy się danego tematu i jak zdobyta wiedza może mu się przydać w życiu. Nie odnosiliśmy się do tego absolutnie, że na przykład tego celu nie było we wszystkich obserwowanych lekcjach lub czegoś nam brakowało. Sformułowany obszar do dalszej pracy był tutaj troszeczkę nawet inny niż to, co zaproponowaliśmy na samym początku, ale to był nasz wniosek na podstawie tego, co obejrzeliśmy. I tutaj taka ciekawostka, bo swego czasu też zrobiliśmy spacer po pustych salach po to, żeby zobaczyć, czy nasze sale, i to też mam na następnym slajdzie, więc proszę o przerzucenie, czy nasze sale, nasze klasy lekcyjne pozwalają uczyć się. No i właśnie, wyobraziliśmy sobie taką idealną salę, po czym sprawdziliśmy, czy rzeczywiście nasze sale szkolne spełniają te warunki. No i okazało się, że no niestety w 12 klasach parapety były tak zastawione, że wszystkie rzeczy wypadały prawie że na ławki uczniowskie, że znajdują się w niektórych salach biblioteczki, ale są tak zawieszone, że nikt nie może z nich korzystać z wyjątkiem nauczyciela. To takie ciekawostki, tylko fragmenty z tego spaceru, ale tutaj najważniejsze dla mojej rady pedagogicznej było to, że te wnioski ze spaceru przedstawili sami nauczyciele, bo ja nie raz, nie drugi mówiłam, że czasami w salach jest być może za dużo rzeczy. Natomiast zespół obserwatorów podszedł do tego bardzo, bardzo profesjonalnie, ponieważ podłączył tutaj literaturę, podłączył wyniki badań i wniosek bardzo banalny, ale bardzo ważny jednak dla codziennego spędzania uczniów w danej sali. Na bieżąco porządkować pracę uczniów i materiały dydaktyczne. Sale lekcyjne nie powinny być zabałaganione. I to, co było istotne, to zespół zaproponował, żeby rezygnować z koloru zielonego na ścianach klas na rzecz żółci i zieleni, żółci i koloru pomarańczowego, ponieważ te kolory najbardziej pobudzają uczniów w ich procesie uczenia się. Drobne rzeczy, ale wydaje mi się, że są bardzo, bardzo ważne. Spacer edukacyjny to jest taki sposób, w którym rzeczywiście mówimy o tym, że uczenie jest naszą wspólną sprawą i przekonanie mojej rady pedagogicznej do tego, żeby zapoczątkować ten spacer edukacyjny, wcale nie było takie proste. Najważniejsze chyba było to, że każdy przeszedł to doświadczenie, każdy z moich nauczycieli przeszedł doświadczenie bycia w zespole spacerującym, ale też doświadczenie przyjmowania takiego zespołu spacerującego jako obserwatorów mojej lekcji. Robiliśmy to małymi krokami. Ważne jest przestrzeganie zasady przede wszystkim poufności, czyli mnie jako dyrektora w żadnym momencie nie interesowało to, czy dana pani pracuje tak czy inaczej. Zawsze najważniejsze tutaj są dane ilościowe. Nie patrzymy tutaj na poszczególne klasy, na poszczególnych nauczycieli. Rozróżniamy fakty od opinii. Długo się tego uczyliśmy, nie jest to prosty proces, ale nauczyliśmy się właśnie, żeby patrzeć na to, jak wyglądają fakty. I dostrzegać te fakty. I spacer edukacyjny pomaga mojej szkole wyciągać dużo wniosków, rozmaitych wniosków. Pozwala stwierdzać, czy rzeczywiście te nasze założenia, które są wspólnymi założeniami, są realizowane i naprawdę wyciągać bardzo konstruktywne wnioski, które, tak jak powiedziałam wcześniej, to nie są moje wnioski, to są wnioski nauczycieli, kolegów, koleżanek i te wnioski są do pracy dalszej, są bardzo dobrze przyjmowane przez pozostałe grono nauczycielskie. Dziękuję bardzo. Tak, ja tutaj Martę do... Przepraszam, wyciszyłem chyba swój mikrofon, a chciałem jeszcze powiedzieć do Marty, i też trochę sprawdzić, czy tak samo myślisz, że to jest takie narzędzie, które po pierwsze przyjaźnie się nazywa, po drugie ma takie dwie ważne cechy, że oparte jest na obserwacji twardych danych w oparciu o to narzędzie, o którym wcześniej Basia mówiła, czyli arkusz obserwacji, i że nikt
podczas tego procesu nie jest pokazywany palcem, tylko ta grupa zbiera dane na temat całej szkoły. I ja rozumiem, że to jest trochę narzędzie do tego, żeby zapraszać nauczycieli do takiej współodpowiedzialności za jakość, ale bez jakby poganiania ich i wskazywania palcem niedoskonałości, tylko takiego zaproszenia do tego, żeby razem w tym obszarze gromadzenia informacji o jakości uczestniczyli. I nikt nie czuje się oceniany, a gromadzimy twarde, liczbowe właściwie dane. To mnie bardzo porusza, bo mam wrażenie, że to jest pytanie, które wielu dyrektorów sobie zadaje. Jak to robić, żeby zachęcać nauczycieli do takiej aktywności, a jednocześnie nie pobudzać takiego paranoicznego myślenia, że to jest po to, żeby ich dopaść na błędzie, bo mam wrażenie, że to jest trudność, która w wielu radach się pojawia. No właśnie, i to jest dobry moment, żebym oddał głos Asi, bo chcę, żebyś się podzieliła swoim z kolei przykładem takiego narzędzia, praktyki pewnej, która pomaga gromadzić i analizować dane, ale z drugiej strony też, gdybyś się odniosła do tej myśli, jak na to z perspektywy nauczyciela patrzysz? Czy wzięłabyś udział w takim spacerze edukacyjnym? Oczywiście, żebym wzięła. Bardzo chętnie. Tak, tutaj zgadzam się z Martą i to co, z ich spostrzeżeniami. Przemku, jeżeli mogłam cię tylko prosić o kolejny slajd. Tak. Spostrzeżeniami nauczycieli, którzy zauważyli, że faktycznie te sale nie sprzyjają nauczaniu, niektóre z tych sal. Ja jako nauczyciel mam identyczny feedback od uczniów. Uczniowie wchodząc do mojej sali mówią, że dobrze się czują, że jest ta przestrzeń, że to jest to miejsce, w którym chcą się uczyć, tak? Mamy różne sale w szkole, tak samo jak pewnie u innych państwa. Mamy salę, gdzie faktycznie jest to wszystko przestrzegane i dbamy o ten ład, porządek i tą atmosferę w klasach. No ale faktycznie nie wszędzie tak jest i faktycznie to wymaga jakiejś pracy. Także myślę, że tutaj też mojej szkole zaproponuję ten spacer, bo to jest bardzo fajne narzędzie. Natomiast ja jest z perspektywy nauczyciela. Ja zbieram dane głównie od uczniów, tak? I tutaj pierwsza rzecz, która tutaj jest wyświetlona, ankieta na temat dobrostanu uczniów w związku z pandemią, to jest ta ankieta, o której już Państwu mówiłam. Dla mnie szalenie ważną jest informacja zwrotna od ucznia i ta informacja jest na różnym etapie, tak, edukacji. Zaczyna się, już sobie tu przygotowałam się pięknie dzisiaj. To jest na przykład informacja zwrotna od ósmoklasistów, których przejmowałam w tym roku. Mam to w sumie nieszczęście uczyć przedmiotu egzaminacyjnego, tak? I tutaj te oczekiwania uczniów są dosyć jasno sprecyzowane. Niestety my musimy się do tego egzaminu przygotować. Nie możemy mieć takiej radości z tej nauki, jaką moglibyśmy mieć, gdyby ten przedmiot nie był przedmiotem egzaminacyjnym. Natomiast ci uczniowie właśnie na początku roku dali mi jasny sygnał, czego ode mnie oczekują, tak? Odpowiadania na pytania zadane przez ucznia, zadawanie prac domowych odpowiednich do ilości przerobionego materiału podczas lekcji. Rozwiewanie wątpliwości, sprawiedliwość, tak? Czyli to są rzeczy, które są dla nich szalenie ważne, a które może w zeszłych latach jakoś nie były respektowane. Także takie ankiety, takie krótkie informacje zwrotne robię u uczniów właśnie, których dopiero co poznaję, a oni są już na pewnym etapie edukacji i chciałabym wiedzieć po prostu, czego ode mnie oczekują. Ustalamy jakieś zasady swojej współpracy. Często też dostaję informacje zwrotne na takich zwykłych karteczkach po jakiejś lekcji, tak? Po lekcji z uczniami. Tu mam na przykład super, był dystansowierz, prawidłowy pomiar, ale wolałbym pracować sam. Ktoś tu mówi z kolei, pracowałem z kolegą, więc takie informacje pozwalają mi później lepiej przygotować się do lekcji. Wiem, co jest dla nich ciekawsze, jakie formy aktywności przygotować, żeby ta lekcja była dla nich jak najciekawsza i żeby jak najwięcej z tej lekcji wynieśli. Dzisiaj też mi uczniowie właśnie zostawili jedną z informacji zwrotnych i wszystko mi się podobało, oprócz tego, że
nie załapałem materiału z dzielenia i średnio go załapałem, pozdrawiam, Smart Maruda. Tak więc czasem są takie informacje, to są głównie czwartoklasiści, ale czasem niektórzy mówią, karty pracy, było za dużo kart pracy, za dużo pisania na przykład. Tak? Taką informację zwrotną kiedyś dostałam od swoich ósmoklasistów, że oni już tyle piszą, że już nie chcą, że już mają dosyć. I wszystkie ławki wzięliśmy, rozsunęliśmy na bok, postawiliśmy same tablice i uczniowie pracowali w tablicach na tablicach dwuosobowych zespołach. Po lekcji poszedł do mnie ósmoklasista, pani Asiu, nigdy tyle zadań nie zrobiłem, co zrobiłem teraz. Nie mam nic w zeszycie, ale to była super lekcja, tak? Więc to też jest dla nas bardzo ważna informacja, bo my wiemy, w jaki sposób pracować z tymi uczniami. Kolejnym tutaj zapisem jest ewaluacja semestralna. Robię takie ewaluacje. Są to ewaluacje dla mnie, tak? Bo ja chcę wiedzieć, jakie formy pracy były dla uczniów takie, najbardziej pozwoliły im przyswoić dany materiał, a które niekoniecznie. I to jest taka forma, na którą nie każdy nauczyciel jest gotowy. Tak? Bo tam się pojawiają różne rzeczy i oczywiście te złe, że za mało pracowaliśmy na tablicy interaktywnej. Nie podobało mi się to i to. I no, tu my musimy jako nauczyciele potraktować to jako taką informację zwrotną, czyli uczeń chce nam to powiedzieć. Nie to my jesteśmy źli, my coś źle robimy, tylko znaleźć ten złoty środek, w jaki sposób znaleźć metody, aktywności, które pomogą dziecku się uczyć. Tak? Uczniowie często właśnie nam mówią, że pomagały im cele i kryteria sukcesu. Tak? To też jest dla nas bardzo ważnym sygnałem, że jednak wchodzenie w CRS jest dobrym ruchem w naszej szkole. Więc my pozyskujemy w taki sposób informacje i one pomagają nam uczyć. Tu ostatnim punktem jest ścisła współpraca nauczyciela z pedagogiem i psychologiem szkolnym. No to jest taki, tutaj właściwie tych danych nie musimy gromadzić, ale teraz patrząc na to, co się dzieje, nie wiem jak jest w Państwa szkołach, ale w naszej szkole no, dosyć dużo przychodzi różnych opinii na temat funkcjonowania dzieci. No i to jest szalenie też ważne, żeby przed rozpoczęciem współpracy z dziećmi przeczytać tą opinię i dostosować się do tych zapisów. Dziękuję. To tak to wygląda z perspektywy klasy, nauczyciela. Mamy jeszcze jeden przykład. Kasię chcę o niego poprosić. Co prawda nie jesteś nauczycielką, ale jesteś kognitywistką. W związku z tym podczas swoich warsztatów, podczas zajęć też promujesz rozwiązania, które mogą być użyteczne z punktu widzenia uczenia się. I ja rozumiem, że takim jednym narzędziem możesz się podzielić. Ja czuję się bardzo do niej niepewnie, ale z drugiej strony słysząc Asię, że ona tak zbiera dużo informacji i Martę, która zbiera dużo informacji, ja chcę pokazać narzędzie do uczenia, które też jest zbieraniem danych, tylko w bardzo niekonwencjonalny sposób. Przemku, małe wyprostowanie, byłam nauczycielem przez 10 lat, nauczycielem języka polskiego jako obcego. Ale teraz nie jesteś, to wiem. Doświadczenie nauczycielskie przypisuję, że mam, mimo że nigdy w szkole takiej, szkole jak przez nasze przedstawicielki nie pracowałam, bo były to lekcje jednak szkoleniowo-grupowe bądź indywidualne. To, co ja przyniosłam, to słoik i pudełko. Może to być cokolwiek innego, które będzie się nadawało do przechowywania. I co możemy z tym zrobić? Jak możemy zbierać dane jednocześnie dla siebie, czyli dla siebie nauczyciela, dla siebie dyrektora, bo myślę, że Marta chętnie do takich pudełek też by zajrzała, no i przede wszystkim dla naszych uczniów, żeby oni mieli informację zwrotną. W takim pudełku po zakończonej lekcji mogą lądować, wręcz powinny lądować, możemy tam umieszczać się wspólnie uczniami, najważniejsze zagadnienia, pytania dotyczące tej konkretnej lekcji. Mogą to być nawet zadania matematyczne, przykłady zdań z języka obcego. Na wszystko jest pełna zgoda. Jak zaprosimy do umieszczania naszych uczniów w tych pudełkach różnych elementów związanych z lekcją, czyli poprosimy ucznia, zapisz to, co twoim zdaniem było dzisiaj najważniejsze na tej lekcji, albo zadaj takie pytanie,
które dotyczy najważniejszego zagadnienia, ono w takim pudełku, pojemniku bądź słoiku może wylądować. I następną lekcję, nieważne czy to jest lekcja następnego dnia w edukacji wczesnoszkolnej, czy po tygodniu, bo jest to lekcja z geografii, my do tego pudełka, pojemnika możemy sięgnąć z uczniami, rozpoczynając w ten sposób lekcję. Słuchajcie, wylosuję wam coś przywołującego, co było na poprzedniej lekcji. Taki słoik będzie się regularnie wypełniał. No jeżeli włożymy po każdej lekcji jedną, dwie czy trzy rzeczy, to on będzie pęczniał. Zadaniem nauczyciela jest regularnie opróżniać ten słoik, zostawiając w nim najważniejsze zagadnienia i pojęcia, dzięki czemu rozkładamy przywoływanie w czasie, to znaczy zawsze możemy z tego słoika wylosować coś, co było pół roku temu i to jest fantastyczne dla naszych uczniów, ale możemy też mieć to szczęście albo pecha, że losować na przykład 3 tygodnie z rzędu to samo pytanie. To będzie fenomenalna informacja zwrotna dla mnie, nauczyciela, czy ja pracuję z tym zagadnieniem w taki sposób, że moi uczniowie to rozumieją, czy my się spotykamy z naszym myśleniem, rozumieniem, ale też informacja zwrotna dla uczniów, czy potrzebują jednak pomocy, może potrzebują wsparcia, może musimy do czegoś wrócić. Oczywiście, jeśli zaprosimy do tworzenia tych zagadnień, pytań, poleceń naszych uczniów, to tym lepiej, ponieważ oni będą częścią tego procesu przywoływania, będą za to odpowiedzialni i to może być dla nich przyczynek do tego, żeby taką formę udzielania sobie informacji zwrotnej również przenieść do samodzielnej nauki w domu. To jest taka zachęta. A że ten słoik będzie stał też na widocznym miejscu, czy pudełko, będziemy mieli takie poczucie, okej, to jest rzecz, którą możemy zacząć każdą naszą lekcję, wprowadzając to jako część rutyny naszej klasowej. Myślę, że też ciekawe jest podzielenie się takim doświadczeniem z innymi nauczycielami, jak uczniowie na przykład reagują na koncepcję wkładania i wyjmowania coś z tego pudełka. To można to w bardzo różny sposób przeprowadzać w naszych klasach. Bardzo do tego zachęcam i bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa ma doświadczenia pudełkowo-słoikowe. No właśnie, jeżeli ktoś ma, to proszę napisać na czacie. Ale ja wiem, że jakby to narzędzie stosunkowo mało przypomina te różne eleganckie sposoby gromadzenia danych, które wymieniała Basia, ale jest tak uroczo proste, a jednocześnie tak bardzo inspirujące do tego, żeby dbać o jeden z ważnych elementów uczenia się, jakim jest przypominanie, że nie mogliśmy się oprzeć, żeby o tym tutaj Państwu nie opowiedzieć. Rzymku, myślę, że siła też jeszcze jego drzemie w tym, że możemy w każdym momencie z tym wystartować. Mogę już jutro na lekcję z pojemnikiem pod pachem i zaproponować uczniom to, zróbmy to wspólnie, zacznijmy wkładać coś do tego pudełka i to jest ten moment startu. Zwykle jest tak, nie wiem czy Asia się ze mną zgodzi, że nauczyciele czują się często przeciążeni, obciążeni, no czymś nowym, że to trzeba takiego rozbiegu, przygotowania, muszę się przygotować, napracować, to ten teoretyk. Tutaj nie ma tego problemu. Tak, u Basi to byłby ten teoretyk, który najpierw mi się musi naczytać literatury, żeby być na to gotowym. To możemy sprawdzić od razu, nawet do jutrzejszej lekcji zakończyć ją wrzuceniem czegoś do pojemnika. A pojemnik się zawsze w szkole znajdzie, te zakurzone wazony na pewno by się sprawdziły od Marty. Pewnie Marta może się nimi podzielić z Państwem. Jasne. Ja sobie myślę, że tego rodzaju pomysły są dobrymi pomysłami na inicjowanie jakichś procesów zmian. Proste, łatwe, na pewno skuteczne, bo mogą przynieść rezultaty. I to dobrze, że o tym teraz mówimy, bo następny temat, który mamy, jest takim czysto dyrektorskim pytaniem. O ile wcześniej dzieliliśmy się przykładami na narzędzia, na gromadzenie, analizowanie danych, o tyle teraz chciałbym bardzo poprosić nasze panelistki o wypowiedź na temat tego, jak to zrobić, bo to jest ten kamień filozoficzny. Nie sądzę, żeby któraś z rzeczy, o których mówiliśmy, no chociaż może niektóre takie były, ale żeby któraś z rzeczy to były takie narzędzia bądź procedury badawcze, o których Państwo by nie słyszeli. Raczej problem tkwi w tym, jak spowodować, żeby w mojej szkole to się realnie działo, żeby było konsekwentnie realizowane, żeby nauczyciele dostrzegali sens takich działań. I o takie doświadczenia chciałbym Was teraz poprosić. I ponieważ jakby moją troską jest myślenie o angażowaniu nauczycieli, to chciałbym zacząć od Asi. Asiu,
jak organizować pracę zespołową nauczycieli wokół takiego może nie tak bardzo wdzięcznego tematu, jakim jest gromadzenie i analizowanie danych. Co ciebie zachęca do tego, żeby to robić? Ja myślę, że dla nauczycieli, tak patrząc z perspektywy nauczyciela, najważniejsze, żeby zacząć jakąś zmianę, jest takie poczucie bezpieczeństwa i dobra relacja z dyrektorem, tak? Nauczyciel musi czuć się pewnie, wiedzieć, że no, dyrektor stoi za nim murem, że ma w nim wsparcie i wydaje mi się, że to jest taka podstawa, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym, że żeby nauczyciel był gotowy na jakiekolwiek zmiany i zaangażowanie się w dany proces. Patrząc tak u nas z perspektywy szkoły, wsparcie dyrektora jest bardzo ważne. Mamy różnych nauczycieli, mamy nauczycieli, którzy chcą się zaangażować, mamy nauczycieli, tak jak tutaj Basia określiła też nam różne typy nauczycieli, mamy nauczycieli, którzy no niekoniecznie są gotowi na zmiany, nie widzą sensu i celu tych zmian. Dlatego ważne jest wybranie wśród nauczycieli takiego lidera zespołu, czyli osoby, która jest przekonana, która będzie miała wsparcie dyrektora i dzięki temu no, zarazi pozostałych nauczycieli. U nas sprawdziło się tworzenie takich nawyków, zrobienie grafików, obserwacji koleżeńskie. Obserwacje koleżeńskie w związku z tym, że jesteśmy w procesie CRS-u, to mamy te obserwacje koleżeńskie, wymieniamy się doświadczeniami i to jest szalenie ważne i to przekonuje innych nauczycieli, że faktycznie warto, tak? Oni widzą, że to daje jakiś skutek i skutek taki, że uczniowie są bardziej zaangażowani, chętniej chętniej się uczą, znają cele, kryteria. Poza tym to jest też później tak, że na przykład u nas uczniowie już na innych nauczycielach wymagają pewnych rzeczy, tak? Bo jeżeli przychodzą na lekcję, gdzie jest podany cel i kryteria sukcesu i nagle przychodzą na inną lekcję i dzieci pytają, a jaki jest cel? Tak, więc my pracując tutaj zespołowo na tych obserwacjach koleżeńskich wymieniamy się doświadczeniami, spotykamy się później zespołowo, omawiamy te swoje wnioski z tych obserwacji koleżeńskich, tak? I tutaj najistotniejszym punktem tego wszystkiego jest umiejętnie przekazanie informacji zwrotnej. To, o czym mówiła Marta, to, co było podczas tych spacerów, tak, że są tylko i wyłącznie fakty. I myślę, że po kilku takich spotkaniach, kiedy nauczyciele spotkają się i opowiedzą to, bez emocji, bez oceniania, to spowoduje, że ci nauczyciele, którzy nie są jeszcze przekonani do zmian, myślę, że chętniej podejmą wyzwanie. Dzięki. Marto, jak przekonałaś do spacerów? To działanie długofalowe, ale ja mogę się podpisać pod wszystkim, co powiedziała teraz Asia i z mojej perspektywy dyrektora dokładnie jest tak samo. Wszystkie działania zespołowe w mojej Radzie Pedagogicznej no, wymagają tego wsparcia dyrektora. Ja mam i zespoły przedmiotowe, i zadaniowe, jak większość z Państwa. Widzę, jak niektóre są efektywne, a jak niektóre mniej efektywne. Czasami mam wrażenie, że spotykają się tylko po to, żeby napisać plan i potem sprawozdanie z tego planu. Natomiast mam dwa zespoły, które no, oceniam ich efektywność bardzo wysoko. Są to zespoły zajmujące się właśnie w tym roku akurat samooceną i oceną koleżeńską. Te zespoły powstały, one mają zmienny skład, ale powstały właśnie wtedy, kiedy realizowaliśmy całościowy rozwój szkoły, kiedy braliśmy udział w programie, kiedy mocno się przyglądaliśmy uczeniu i nauczaniu w szkole i te zespoły funkcjonują nadal i opierają się przede wszystkim na dobrowolności. Wtedy, kiedy ja powołuję zespoły, kiedy narzucam troszeczkę ich skład, one nie działają tak jak te dwa zespoły, tam gdzie lider jest wyłoniony tak naprawdę oddolnie, kiedy do zespołu może przyłączyć lub się nie przyłączyć ktoś. Więc ta dobrowolność tutaj jest chyba bardzo, bardzo ważna. Zachęta dyrektora do przyłączenia się do tego zespołu, ale również zachęta lidera, takie zaproszenie, może nawet nie zachęta, tylko zaproszenie do wspólnej pracy od lidera. I te zespoły mają swoją strukturę, spotykają się systematycznie.
Dziewczyny wiedzą, kiedy te kolejne spotkania będą i te spotkania są po coś, właśnie tak jak mówiła Asia, żeby omówić wnioski, żeby dać informację zwrotną też Radzie Pedagogicznej, nad czym właśnie pracują. I to jest też istotne dla mnie, żeby to, czym zajmują się te dwa moje zespoły nauczycieli współpracujących, żeby na każdej Radzie Pedagogicznej była chwila na to, aby one powiedziały właśnie, co się już udało, co się dzieje, nad czym będziemy jeszcze pracować. I myślę, że dla rozwoju tego nauczania w szkole ważne jest to, że między spotkaniami zespołów coś się dzieje, czyli każdy nauczyciel wdraża pewne elementy, na które się umówili wszyscy i spotkania stacjonarne lub zdalne, teraz które są częściej, służą właśnie podsumowaniu efektów pracy. Ja też wiem ze swojej praktyki, że ja zawsze mam dużo zapału, żeby wspierać moje wszystkie zespoły, te, które wymagają tego, ale czasami jest tak dużo bieżączki szkolnej, że no niestety muszę odpuścić, muszę wybierać, czasami zapominam, czasami nie mam siły i wiem, że to wsparcie z mojej strony powinno być większe, chodzenie na spotkania, uczestnictwo w tych spotkaniach i na początku roku szkolnego mam na to więcej czasu, później już niestety pewnie jak większość z Państwa troszeczkę mniej, więc podpieram się czym mogę, a ponieważ wszystkie takie programy, w których moja szkoła uczestniczy, programy organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dają mi takiego asystenta, który czasami też tutaj może zaktywizować pracę zespołów. Tutaj też takie krótkie doświadczenie. Pracowałam z moimi polonistami nad aktywizowaniem uczniów na języku polskim. Ja mam bardzo dużą szkołę, więc tych polonistów też spora grupa całkiem jest. I pracowaliśmy i chyba od tego, to był taki moment, kiedy zaczęła się ta współpraca nie tylko polonistów. Obserwowaliśmy zajęcia pod właśnie kątem aktywności uczniów. Też zbieraliśmy dane, ponieważ każdy z nas miał przydzielonych uczniów, każdy z obserwatorów, każdy z polonistów i ja. Obserwowaliśmy sobie tych naszych uczniów i patrzyliśmy, jak bardzo są aktywni na lekcji. Krótkie spotkanie po tej lekcji, zastanawialiśmy się, jak dalej zaaktywować, co zrobić, jak przemodelować kolejną lekcję. To było w klasach piątych, w klasie piątej, ale prowadzoną przez innego nauczyciela. Co zmienić w tej lekcji, co zmienić w scenariuszu, żeby zaaktywizować większą ilość uczniów. Obserwowaliśmy tak w ten sposób trzy lekcje, czyli ta trzecia była już taka idealna i rzeczywiście nasze wnioski i wyniki były takie, że po wspólnej rozmowie, po wspólnym zastanowieniu się, co można jeszcze zrobić, udało się zaktywizować rzeczywiście większą ilość uczniów. To było bardzo dobre doświadczenie też współpracy nad uczeniem. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja tak to zrozumiałem i chcę sprawdzić z Tobą, czy dobrze, że to, co pomaga angażować nauczycieli i nauczycielki, to, co pomaga tworzyć pewne ramy, to są różnego rodzaju inspirujące zewnętrzne na przykład programy albo takie działania, które zapewniają taką właśnie jakąś ramę myślenia albo, tak. albo też wsparcie asystenta, akurat tak jest w CRS-ie, czyli coś, co jest zewnętrzne w stosunku do szkoły, nie pochodzi ani od dyrektora, chociaż trochę od niego, bo prawdopodobnie musiał to przynajmniej zainspirować. Początkować. I to tak może podziałać. Dzięki. Basiu, ale jeśli mogę z tego korzystać, to korzystam. No jasne, oczywiście. Basiu, a z perspektywy trenera, osoby, która pracuje z dyrektorami, z nauczycielami, to, jak to wygląda? Co służy angażowaniu? Pięknie to, co chciałam powiedzieć, wpisuje się w to, co powiedziała Marta. Bo z jednej strony pozyskiwanie z danych, ale nic by nie dały one, gdyby nie było refleksji. Wobec tego postulat taki, bądź refleksyjnym praktykiem. I tutaj na następnym slajdzie zerkniemy jest daj przewagę doświadczeniu nad teorią, ale użyj teorii, by doświadczenie zrozumieć. I tutaj ten refleksyjny praktyk to jest ktoś, kto z jednej strony ma refleksję, ma odwagę do praktykowania, do doświadczenia, ale też, drodzy Państwo, ma również potrzebę poszerzenia swojej wiedzy. I tutaj to, co Przemku pytasz o to doświadczenie trenerskie, bardzo ważne jest, by tę wiedzę poszerzać, by zwiększać te swoje doświadczenie.
I to, ta wiedza może być różna, może ona dotyczyć teorii związanej z opracowywaniem danych twardych, ale ta wiedza to również przykład Kasi, która podała nam słoik, pudełko. A czym jest, czy był ten przykład? Wprawdzie powiedziałeś, że on nie pojawił się w liście moich narzędzi, które wyświetliłam Państwu, ale za to świetnie wpisuje się w postulat związany z wspieraniem rozwoju ucznia, bo takie podejście, taki model traktuje ucznia rozwojowo, wskazuje, co potrafi, a czego nie, tak? Czyli daje pewne wartości. Ta teoria i tutaj prawdopodobnie poszerzanie kompetencji poprzez szkolenia jest niezwykle ważna, bo drodzy Państwo, mnóstwo umiejętności potrzebnych jest po to, by mądrze zarządzać danymi, które pozyskujemy. Zaczynamy od informacji zwrotnej, odpowiednio zakomunikowana informacja zwrotna. Wtedy, gdy komunikujemy uczniowi, co potrafi, czego nie potrafi, a nie jakim jest częsty błąd, prawda, w ocenie. W szkole związane z danymi mogą pojawić się różne rzeczy. Na przykład jeśli chodzi o ocenianie, może pojawić się sytuacja, że uczniowie są uzależnieni od oceny szkolnej. Tak, proszę Państwa, jest już albo takie rodzice. Pojęcie. Uh-huh. Jest. Albo i mało rodzice. Tego, są patenty na to, jak radzić sobie z uzależnieniem od oceny szkolnej. Także wszystko jest. Gdzieś tam ta wiedza, którą trzeba pozyskać, się pojawia. Przemku, chciałeś coś powiedzieć, przepraszam. Ale już nie pamiętam co, bo już chcę powiedzieć coś innego, a mianowicie, że po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś nazywał to zjawisko, które chyba wszyscy obserwujemy, myślę, że często u rodziców, jakim jest uzależnienie od oceny szkolnej i że to można leczyć. To jest bardzo optymistyczny akcent. Można, jest teoria. Tak samo można wspierać motywację, też z ocenianiem związane, prawda? Ocenianie, stopnie szkolne bardzo mocno wzmacniają motywację zewnętrzną, natomiast nam chodzi, by ta motywacja wewnętrzna dominowała do uczenia się. Też dobrze znać sposoby, jeżeli stwierdzimy na podstawie danych, że jej uczniowie nasi nie mają, dobrze jest wiedzieć, jak sobie z tym radzą. Wobec tego ta refleksja połączona z praktykiem, wsparta różnego rodzaju szkoleniami, możliwością pozyskiwania wiedzy, pozyskiwania doświadczeń, pozyskiwania inspiracji jest tutaj szalenie ważne. Bardzo dziękuję. Ponieważ zbliżamy się do końca, i potrzebuję jakiegoś podsumowania, bo zawsze to, co robimy podczas webinaru, jest pewnego rodzaju wyborem z bezkresu możliwości, różnych danych, informacji, przykładów, narzędzi, ale chciałbym Was poprosić o taki wysiłek, żeby spróbować syntetycznie, najlepiej w jednym zdaniu i to niezłożonym, powiedzieć, co byście odpowiedzieli takiemu dyrektorowi, który poszukuje inspiracji, albo dyrektorce, która poszukuje inspiracji do tego, żeby zaangażować nauczycieli w taką wspólną, zespołową troskę o to, w jaki sposób i czy trafnie wnioskujemy o tym, czy nasza szkoła jest dobra, czy to miejsce, w którym proponujemy rozwój uczniom i uczennicom, jest dobrym dla nich miejscem w oparciu o dane, to co byście poradzili, tak jakby wiedząc, że to jest tylko jedna z tysiąca możliwych, ale coś takiego, co ciebie specjalnie przekonuje. Martę zostawię na końcu jako dyrektorkę czynną. Asia. Dla mnie to przede wszystkim, no słuchajmy uczniów oczekujmy na informację zwrotną. Korzystajmy z niej jak najwięcej. Okej, słuchajmy uczniów. Kasiu? Pytajmy czasem o zdanie rodziców. Oni też rodzice też są ważni. Rodzice też są ważni. Ja chciałam przytoczyć rozmowę wczorajszą z psycholożką, którą zapraszamy na webinarium dla nauczycieli dotyczących oceniania, więc ten wątek będzie kontynuowany również w wydarzeniu dla nauczycieli. I ona mówiła o trójnogu
czyli nauczyciel, rodzic, uczeń, że stół okrągły, gdzie się dogadujemy, musi stać na trzech nogach. Nawet jeżeli dyrektora w tym momencie utożsamimy z nauczycielem, czyli z tą stroną szkolną, myślę, że Marta się o to nie obraża, to ten trójnóg, więc ja tym głosem rodzicielskim zapraszajmy również do dyskusji rodziców, chociaż wiem, że rodzice nie zawsze są łatwą stroną do rozmowy, bo mają też swoje cele, prawda? Ja bym trochę cynicznie w tym kontekście powiedział, że rodzice pytani wyrażają swoją opinię w sposób bardziej, bym powiedział, stonowany niż rodzice nie pytani nigdy. I to też może być jakiś ciekawy wniosek. Basiu? A ja tutaj postuluję o zadbanie o zaufanie. Drodzy Państwo, spacer edukacyjny, informacja zwrotna, czyli spacer edukacyjny Marty, informacja zwrotna, o której opisywała Joasia, ona by się nie odbyła, gdyby uczeń nie miał zaufania. To zaufanie jest też ważne, bo jeżeli oceniamy ucznia i otrzymuje on od nas informację zwrotną, bez zaufania ta informacja jest odrzucana, albo odwrotnie, odwrotny skutek odnosi. Pochwała zawstydza, a nagana na przykład korzystnie wyróżnia. Więc bardzo, bardzo dużo rzeczy dzieje się dzięki zaufaniu. O to zaufanie w różnych aspektach warto zadbać. Bardzo dziękuję. I Marta. Ja na koniec powiem Państwu, jeśli macie Państwo rzeczywiście trudności, bo to jest zarządzanie szkołą w kryzysie i potrzebujecie takiego realnego wsparcia, ja naprawdę polecam studia podyplomowe liderów oświaty. Ja je skończyłam ileś lat temu, ale trzymam się przy nich bardzo dzielnie i wiernie, ponieważ wiem, jak bardzo pomagają w mojej praktyce dyrektorskiej, pomagają w organizowaniu tego wszystkiego, co tutaj, o czym mówiłam, ale też pomagają wzmacniać mnie, samą siebie, rozmawiać z innymi dyrektorami, zobaczyć, że inni też mają takie problemy, a jak jest się mocnym dyrektorem, takim z prawdziwym wsparciem innych dyrektorów, można przekonać i można pracować nad tym, żeby w szkole była dobra atmosfera i pozyskiwać zaufanie nauczycieli. Dzięki. Czyli krótko mówiąc, to jest taki głos, jak chcesz mieć siłę, żeby dbać o innych, to zadbaj o siebie. Poszukaj wsparcia, poszukaj miejsca, które może ci dać siłę. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Widziałem, że nasi słuchacze nie znikali, w związku z tym widocznie mówiliśmy coś ciekawego i inspirującego. Tym bardziej się z tego cieszę. Ja jeszcze na koniec powiem dwa słowa też o nas i o propozycjach. Przede wszystkim tradycyjnie zapraszam na seminarium, które będzie za tydzień, w pierwszą środę lutego, 2 lutego. Mam nadzieję, że rzeczywistość nie będzie aż tak bardzo skrzeczeć, żeby uniemożliwić Państwu uczestniczenie. To seminarium jest takim doświadczeniem trochę pracy ze sobą dyrektorów, takiego rodzaju warsztatu, w którym można się podzielić swoimi doświadczeniami, posłuchać innych praktyków. Nie ma tam miejsca dla ekspertów, bardziej jest miejsce do tego, żeby tworzyć taką bezpieczną grupę do wymiany informacji. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. Wszyscy z Państwa dostaną zaproszenia, żebyście mogli w tym spotkaniu uczestniczyć. Bardzo potrzebujemy kontaktu z Państwem po to, żeby w tych zmiennych czasach słuchać, czego właściwie potrzebujecie i czemu powinniśmy poświęcać webinary i seminaria. Można takie informacje kierować do nas na czacie teraz, ale też na spokojnie napisać na adres dyrektorzyco.org.pl. To jest adres, z którego Państwo dostają zaproszenia, więc można na takie zaproszenie odpisać, proponując swoje wnioski, tematy, też informacje zwrotne dla nas. Będziemy bardzo wdzięczni i będziemy mogli doskonalić to narzędzie. Studia podyplomowe liderów oświaty. To już był wątek, o którym kilkakrotnie mówiliśmy, ale o tyle on jest istotny, że czas leci, a do końca stycznia można się zapisać. Zachęcamy do skorzystania z linku, który Kasia zamieściła na czacie. Można sobie w niego kliknąć i tam zobaczyć wszelkie szczegóły. Wydaje się, że jest to dość unikalna propozycja dla osób zarządzających szkołami, przez to, że jest tam rzeczywiście bardzo dużo wsparcia,
bardzo dużo takiego organizowania trochę grup, w którym dyrektorzy mogą ze sobą pracować, wymieniać się, uczyć. I jest, są to też chyba jedyne studia tak silnie skoncentrowane na procesie uczenia się, czyli na tym, co w gruncie rzeczy jest istotą pracy szkoły i o to przecież w niej chodzi. Program CRS, o którym wspominała Asia, bo w tym uczestniczy i też Marta, jako ta rama, za pomocą której można próbować dokonywać zmiany szkoły, realizować swoje cele, niekoniecznie nasze. Dla każdego z Państwa, kto ma do nas zaufanie, to jest, myślę, dobra rekomendacja, żeby do tego się zapisać. Można to zrobić przez stronę internetową, tutaj jest link, ale na naszych stronach z pewnością łatwo znajdą Państwo wszelkie informacje, które kierują do tak zwanej szkoły uczącej się, czyli programu CEO, który realizuje całościowy rozwój szkoły. Mamy również warsztaty dla rad pedagogicznych, zwłaszcza tych, które korzystają z CRS-a, ale każdy dyrektor może zakupić dla siebie tutaj jakąś propozycję na różne tematy. Tutaj mają Państwo adres, na którym znajdziecie tematy. Mamy też bardzo specyficzną propozycję metodycznych kursów internetowych, które są, tak jak sama nazwa wskazuje, metodycznie dobrze i rzetelnie zorganizowane. Jest tutaj praca w małych grupach, jest praca z mentorem, czyli nauczycielem, który realnie stosuje to, o czym jest temat. Jest to praca dla przedmiotowców. Mamy wrażenie, że interesująca propozycja. No i odporna szkoła dla dyrektora. Tutaj Państwa nie muszę zapraszać, bo właśnie w niej jesteście. Ale odporna szkoła to też cały szereg webinarów, które są realizowane dla nauczycieli. Kasia jest osobą odpowiadającą za tę część oferty CEO. Wszystkie są przyjazne, bo są webinariami, w związku z tym łatwo w nich można wziąć udział. Są też bezpłatnymi narzędziami do rozwoju własnego warsztatu pracy. Tutaj informacje o sieci, ale ponieważ Państwo, nie będę na to poświęcał czasu, tym bardziej, że go już nie mamy, bo skoro Państwo są, to znaczy, że Państwo wiedzą. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na seminarium za tydzień, a za miesiąc, w ostatnią środę lutego, kolejny webinar, który będzie poświęcony bardzo specyficznie rozumianemu dobrostanowi dyrektora. Specyficznie dlatego, że pojawił się priorytet wynikający z konieczności dostosowania się do zmian w prawie i chcemy oddać głos ekspertom, którzy powiedzą Państwu, jak sobie poradzić w tej sytuacji, kiedy tak wcześnie trzeba to planować, jak rozmawiać z organem nadzorującym, jak wykorzystać te możliwości, które to prawo, choć tak bardzo kontrowersyjne, jednak daje. Zatem spróbujemy powiedzieć o tym trudnym wydarzeniu optymistycznie. W związku z tym zapraszamy za miesiąc a propos tego tematu. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na seminarium za tydzień, na to spotkanie z kolegami, koleżankami po to, żeby powymieniać się doświadczeniami, zgłosić swój temat, na przykład poczuć, że nie tylko ja mam tak trudno, ale inni mogą mieć podobnie, a czasem się pochwalić sukcesem. W związku z tym to wszystko można tam zyskać. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.